Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 3. Moi drodzy, ostatnio dotarliśmy do myśliwych, troszeczkę pokracznie, ale się udało. Ja sobie trochę zapomniałam, jak tutaj się idzie i chyba sobie zaraz możliwe, że przypomnę. Tu jest taka oto góra. Dobra, tylko jelonek. Moi drodzy, ostatni odcinek to było jedno wielkie błądzenie, latanie bezsensowne, w sumie nic ciekawego się nie działo, ale to jest moim zdaniem przywara po prostu Nordmaru, tutaj tak po prostu jest. Porozmawiajmy z myśliwymi, których tutaj mamy. Witaj, jestem Jensgar, przywódca tej grupy. To cud, że zdołałeś tu dotrzeć mimo tych wszystkich orków. Okej, klan Młota, niekoniecznie na razie. Czego tu szukacie? Skór! Należymy do klanu Wilka. Zapasy skór się wyczerpały, a my mamy swoje zobowiązania. Niestety, z powodu orków możemy polować tylko w dużych grupach. Jesteśmy uzbrojeni po zęby, jakbyśmy się wybierali na wojnę. Potrzebujecie pomocy? Jeśli potrafisz posługiwać się łukiem i oprawiać zwierzęta, jesteś mile widziany w naszej drużynie. Run obiecał łuk najlepszemu myśliwemu w grupie. Czego wam trzeba? Przynajmniej 30 skór wilków lodowych i trochę skór bizonów. Wszystkie łupy przynosimy tutaj. Okej, ja chyba nie mam, nie? Sprawdźmy, jak ja stoję z tymi skórami. 21, a bizon? 13, dobra. To mamy kłeścika, nie? Przysłał mnie klan Młota. Czego chcą? Orkowie zajęli ich kopalnię. Chcą ją odzyskać. Domyślam się. Ale zwracasz się do niewłaściwej osoby. Jestem myśliwym. Lepiej poproś o pomoc wojowników. Ale poczekaj, aż tu skończymy. Skóry muszą trafić do wioski. No właśnie po to przyszłam. Trzeba zrobić coś jeszcze? Niedaleko stąd odkryliśmy obóz orków. Ich bębny płoszą zwierzynę. Jeśli wiesz, jak załatwić orka, nie krępuj się. No jasne. Da się tu pohandlować? Tak, ze mną. Pokaż mi swoje towary. Co ty masz? Masz skóry lodowych wilków. Takie XD, no nie? Orkowy rozpruwacz, bardzo fajny łuk, natomiast ja go nie użyję. Chcę się nauczyć polować. Więc pogadaj z Jornem. Jest najlepszym myśliwym w naszej grupie. Dobra, to już wiemy. Porozmawiajmy też może z tymi chłopcami. Czego chcesz? Co tu robisz? Opiekuję się myśliwymi. Pilnuję, żeby orkowie nie zbliżali się do obozu. Potrzebujesz pomocy z orkami? Pomocy? Jeśli zejdziesz w głąb tej rozpadliny, znajdziesz niewielkie obozowisko orków. Jensgar nie pozwala mi się nim zająć. Jesteś chętny? Jeśli tak, idź porozmawiać z Jensgarem. No dobra. Orkowie zajęli kopalnię klanu Młota. Niedobrze. Gdzie człowiek nie pójdzie, okazuje się, że wszystko zajęli orkowie. Uspokój się. Wypędzę ich stamtąd. Tak, musimy ich stamtąd wykurzyć. Pomogę ci. Okej, ty idziesz na spotkanie już? Chyba tak. Albo nie. Nie wiem, ale on nie ma dla nas zadania. Chcesz nam pomóc w polowaniu? Ostrzegam cię jednak. To bardziej wyprawa wojenna niż polowanie. Przez tych orków nie sposób polować w pojedynkę. Jak zamierzasz rozwiązać ten problem? Zabij każdego orka, który ci wejdzie pod topór. Najważniejsze, żebyś go zabił, zanim on zabije ciebie. Boisz się? Już ja ci pokażę. Nie boję się niczego i nikogo. Ale ci orkowie są silni. Posiekają cię na kawałki, jeśli nie będziesz uważać. A to nie brzmi zbyt ciekawie, prawda? Chcę się czegoś nauczyć. Mogę ci pokazać, jak trafić wilka w oko z odległości 9 metrów. I wiele innych rzeczy. Klan Młota ma... kłopoty z orkami, tak. Słyszałem o tym. Chcesz, żebym cię uczył, czy szukasz kogoś, kto pomoże ci przegonić orków? Potrzebuję paru dobrych wojowników. W porządku, ale na razie nie mogę stąd odejść. Jensgar potrzebuje tych skór. Kiedy już to załatwię, możesz na mnie liczyć.
Okej, czyli musimy ogarnąć sprawę ze skórami. Gdzieś tutaj słyszałam wilki. Podejrzewam, że też gdzieś się kręcą. A propos. Troszeczkę musimy zapolować. Dobra, ładnie weszło. Najlepiej jest po prostu wymachiwać we wszystkie strony, nie? Zastanawiam się, czy damy radę dzisiaj zająć się sprawą Bugira. Wydaje mi się, że może być to trudne. Ponieważ jeszcze dużo rzeczy nam zajmie tutaj dzisiaj. Tu w ogóle jest gdzie chodzić, więc to też. Zacznijmy od tego. Są jelonki. Dużo jelonków, które mają trochę opóźniony zapłon. Są bizony, ale ja bizonów nie potrzebuję bić, bo mamy skóry bizonów. Przynajmniej na razie zostawimy. Tu się włączyła ta muzyczka, bo tam jest kopalnia na dole. Dobra, ja szukam głównie wilków, ale takie szablozęby możemy na przykład... Oj, nie trafiłam? To było dziwne. Dobra, bo nie mam całego dnia. No, tu będzie taka creepy muzyczka momentami. Dobra, my musimy na wilki zapolować. O, proszę bardzo, tutaj jest kolejna jakaś grupa. Nie wiem, ile ich tu jest, bo nie widzę. Dobra, trzy chyba. Dobra, jeszcze jeden. Coś tu chodzi. Albo troll, albo golem. Chyba troll, nie? Okej, tu jest żyła jakaś żelaza. A, tu byłam. Okej, czyli wystarczyło odbić w tę stronę, rozumiem. Ile mamy tych skórek? 28. Trzeba jeszcze pospacerować trochę. Sporo szablozębów, to ja podziękuję, jeżeli o nie chodzi. Ponieważ nie potrzebuję. Tu są już ci myśliwi. Znowu koszą, dajcie mi chwilę. Dobra, jestem już. Zniwelowałam koszenie najlepiej jak mogę. Szabloząb. Nie chcę, kurde, no. Wilka jakiegoś byście dali. O, tam byliśmy na dole. Uuu! Uglus brzuchaty, na niego jest kłeścik i tam są też wilki. Zaczniemy może od goblinów. Tych tutaj.
W sumie nie zaszkodzi nam tu pospacerować. Tylko trzeba uważać na tamtego. Jak podejdziemy za blisko, to może być problem. O Jezu. Serio? Dobra. Co jest nie tak dzisiaj z tą walką? Czemu to... Ojej, oni tu idą. Czemu te wszystkie potwory jakieś takie bardziej inteligentne się zrobiły? O, ja już przylas. Dobra. Teraz spokojnie. Aha. Dobra, odbiegniemy kawałek. F5 się zrobi. Oh my godness. Noż. Możecie już ginąć. Ile można bić takiego goblina? O, jasne. Szósteczka, może zdążymy. F5 i lecimy dalej. Tamten jest, przepraszam, w skale, czy gdzie? No, można tak powiedzieć. Dobra, bo bym chciała tego goblina. No, nareszcie. F5 się przyda. Serio? No dawaj. Nareszcie. Ten cholerny grubas, no naprawdę. Dawaj, co miałeś? No i tu były wilki, bo widziałam, nie? Na pewno jest jeden. Więcej. Dobra, bo ja szablu zębów na razie nie chcę. Dobra, najlepiej. O, jeszcze jeden. Dobra. Tu jeszcze jest gdzie spacerować, Chryste Panie, nie? Dobra, wracamy, chociaż tu by jeszcze można było te gobliny wykończyć od razu. Jest jakiś szaman? Chyba nie ma. Przynajmniej nikt nie wyciągnął tej. Wilki kolejne słyszę jakimś cudem. Dobra. Tak, i ta muzyczka właśnie z tej kopalni. O, proszę bardzo, Szczaw Królewski. Nie spodziewałam się. Dobra, no to chyba mamy potrzebne rzeczy. Jeszcze zaraz nas czeka walka z orkami. Masakra.
Oto wasze skóry. Więc mamy już wszystko. Jesteś dobrym myśliwym. Bez ciebie byśmy sobie nie poradzili. Klan Wilka jest ci bardzo wdzięczny. Za waszą wdzięczność raczej nic nie kupię. Masz rację. Proszę, zasłużyłeś na ten łuk. Ojej, dziękuję. Potrzebuję paru dobrych wojowników. Czas pokazać orkom, czym jest ból. Możesz na mnie liczyć, ale musimy się przygotować. Słucham. Niedaleko stąd mieszka pewien alchemik. Robi strzały. I nie są to żadne zaostrzone patyki. Jego strzały eksplodują po trafieniu w cel. Udaj się do jego mościa. Załatw mi tuzin takich zabawek. Będziemy ich potrzebować. Gdzie mieszka ten alchemik? Chata Wibalda znajduje się po drugiej stronie kanionu. Musisz się trzymać pomiędzy kanionem a ścianą skalną. Potem skręć w kierunku siedziby klanu Młota. Chata alchemika jest tuż obok półki skalnej. Jestem ciekawa, ile on tych strzał potrzebuje, bo ja trochę mam. Oj, na pewno starczy. Oto twoje strzały. Dzięki tym strzałom sam załatwię ze 20 orków. Dobra, czyli wy idziecie już na miejsce. W porządku, to my idziemy zapolować na tych orków. Ja już niestety zapomniałam, którędy ja biegłam. I gdzie to było? A, tutaj na dole, dobra. To już wiem. No i tu jest już od razu namiot. Będziesz krwawić. Możemy ich tak, wiecie, pojedynczo sobie wziąć. W miarę, do pewnego momentu oczywiście. Bo tam jest później też szaman, no nie? I trzeba będzie go... udupić. O Jezu, to ciało jak zaczęło spadać. Chodź. Za wcześnie. O kurde. To już jest chyba ten moment, kiedy trzeba na szamana pobiec. Albo można wykorzystać... przywołanie błyskawicy. Dobra, umarł. Teraz to już nie powinien być problem. Zatrzymaj się, Mora. Stoję w miejscu. Dobra, tylko jakbym się tak nie ślizgała, nie? To by było dobrze. Co jest? Tak, to już nie będzie żaden problem. To jest, wiecie, oni są pode mną i przez to jest trudniej. Trzeba było ich tam wyprowadzić wyżej, tylko że tam... ojej, jednak was tu jest wiele. No najgorzej jest właśnie, jak mnie tak przyblokują, nie? Możemy trochę też postrzelać w nich. Nikt nie mówi, że mam ich wszystkich lać naraz, nie? Wiecie, o co chodzi. Dla nas jedna z ważniejszych rzeczy to jest to, że szaman umarł, więc teraz już powinno być 1000 razy prościej. Damy radę. Zatrzymaj się, Mora. Tego to nawet już chyba by trucizna dała radę zeżreć, nie? Nawet nie musi.
Trzeba chyba cały obóz wybić. Tak jest. Ja pamiętam, że kiedyś było tak właśnie, że trafiłam na ten obóz przypadkiem, wiecie, po prostu sobie zwiedzałam mapę, po czym nagle było takie... O, orkowie. Jesteś mój. Dobrze. No, właśnie tutaj z góry można sobie zejść przez przełęcz. O, już nawet nie trzeba więcej wybijać. Natomiast nam zostało dwóch panów, więc to chyba nie jest kłopot. Jesteś. Podejdź no. Dobra. Skoro tak się chcecie bawić, to niech będzie. I możemy spadówę robić. I tu jest właśnie ciężka skrzynia. Co? Stara? Ciężka tu powinna być. Chyba. Albo nie. Albo właśnie stara. Nie. Co? Ale jak to? Jeszcze raz, moment. Co? I tu powinna być ciężka skrzynia, tak na 99%. No to teraz mam mindfucka po prostu. Takiego największego na ziemi. Jak to jest możliwe? A może mi się popić... Nie, nie. Nie wiem. Bębny nie będą wam już przeszkadzać. Doskonale. Więc zostaniemy tu jeszcze trochę. Niedługo wróci zwierzyna. Proszę. To powinno ci się przydać. Dobrze, dziękuję bardzo. Czyli w sumie myśliwym żeśmy pomogli. To wrócimy do klanu Wilka. Co tu się dzieje, jak my się teleportujemy? To jest naprawdę hit. Lepiej się nie wtrąca. Dobra, został nam w sumie Bogir. Ale zanim, to pójdę do Grima, bo udało nam się zrobić dwie rzeczy, chyba i powinien być zadowolony. Nie chcemy tu awantur, jasne? Co? Okej, okay, to nie. To idziemy pogadać w takim razie z Bogirem. Czego chcesz? Zostaw mnie w spokoju. Jasne. Co z tobą nie tak? Jestem stary i zmęczony. Wyczuwam, że on nadszedł. Możesz wyrażać się jaśniej? Czas na ostatnie polowanie. Ostatnie polowanie? Co masz na myśli? Mój czas dobiegł końca. Wkrótce umrę. Dlaczego? Jestem druidem i łowcą. Potrafię to wyczuć. Znam emocje polowania i panikę ściganej ofiary. Ale mam już dość. Jestem zmęczony. Polowanie nie sprawia mi radości. Smak zwycięstwa nie jest już tak wspaniały. Wszystko skończone. Inni są szybsi, silniejsi, bardziej wygłodzeni. Takie są prawa natury. Starzy i słabi są zjadani. Może lepiej nie zwalaj tego na ich. Więc czemu nie wyruszasz? Czekam. Na kogo? Na mojego następcę. Jeszcze nie przybył. Kto jest twoim następcą? Ten, kto zabije białego rozpruwacza. Kim na trzy bóstwa jest ten biały rozpruwacz? To wilk. Większy, silniejszy i sprytniejszy niż zwykły wilk. Nieposkromiony łowca. Nadchodzi, gdyż nastał czas poszukiwań nowego strażnika Wilczego Kamienia. Naprawdę lubisz polować, co? Nie rozumiesz. Pokonałem białego rozpruwacza. Od tamtej pory nie jestem zwykłym myśliwym. Jestem częściowo wilkiem. Uczynił mnie tym, czym jestem. Jasne. Czemu nie? Więc jesteś wilkiem? Musisz mi to wyjaśnić. Istnieje wiele nazw na takich jak ja. Przeważnie jesteśmy nazywani druidami, ale żadna nazwa nie oddaje natury bycia półzwierzęciem. Nie wiesz, jak to jest grasować w lasach
wyczuwać woń krwi twojej ofiary. To takie proste. Jesteś tylko ty i twoja zdobycz. Żartujesz sobie. Potrafisz się zmieniać w wilka? Tak. Zwycięstwo nad rozpruwaczem zmieniło mnie. Jestem posiadaczem wilczego kamienia. Daje mi on niezwykłe zdolności. Co to za kamień? To moje dziedzictwo. Zanim wyruszę do lasu, aby umrzeć, przekażę go swojemu następcy. Wtedy stanie się wszystko, co musi się stać. Jak mogę zdobyć ten kamień? Zabij rozpruwacza, a zostaniesz moim następcą. Nowym strażnikiem. No jasne. Zabiję rozpruwacza. Powodzenia. Bądź ostrożny, albo staniesz się ofiarą, zanim się spostrzeżesz. Gdzie znajdę rozpruwacza? Wyczuwam, że wciąż jest daleko. Daleko na północy. Jeśli jesteś tego godny, znajdziesz go. Możesz mnie czegoś nauczyć? Tak. Wiem wszystko na temat łowiectwa. Pohandlujemy? Run, kwatermistrz, może ci pomóc. Zajmie się twoimi życzeniami. Dobra, no to idziemy po rozpruwacza. Tylko ja się tak może... Która jest godzinka w grze? No tak 15. Dobra, prześpimy się do samego rana i wyruszymy. Jeszcze dzisiaj powinno nam się udać. Mamy 18 minut odcinka, tak plus minus. I teraz tak, mapa. Rozpruwacz jest tutaj konkretniej, więc z klanu Młota byłoby najlepiej wyruszyć. Na spokojnie, damy sobie radę. Będzie co zwiedzać. Szczerze mówiąc, to Nordmar chyba najmniej znam. Jeżeli mówimy o krainach świata i tak dalej. No ale to chyba każdy ma tak, że w sumie tutaj chyba najgorzej się podróżuje, bo są aż trzy tak jakby pasma. My musimy iść. Tutaj tak jakby. Dobra. To pójdziemy tędy. Są włochate bizony, są jelonki, są gobliny. No. Dobra. Były też szablozęby. My możemy iść w sumie tędy na wprost. I teraz chyba tędy by wypadało się przejść. Ja niestety nie pamiętam takiej typowej drogi, jak się idzie. Ale idziemy perfekcyjnie. Jak widzicie, tutaj jest bardzo dużo tych lodowych wilków, więc to też jest jakiś dla nas, jak to się mówi, trop. Tu są zwykłe rozpruwacze. On jest tutaj chyba na tej górce gdzieś. Są jelenie, są rozpruwacze. Lodowe wilki. Gobliny. Wiecie, tu można by się było starać i zabijać te wszystkie potwory, ale po co? Chyba, że jak będziemy wracać, to wtedy. To było chyba gdzieś tutaj, na górce.
Ojej. No bierzesz tego szamana, Chryste. Nie wiem, czy to było konkretnie tutaj, ale jak widzicie, sporo tu jest i tak zwierzyny, więc warto sobie pochodzić i pozabijać. Tu jest chyba, wiecie? Tak by the way. No, gijże już. No. Czasami ta gra jest, mam wrażenie, niemożliwa. Tak jest. Trafiłam bez problemów. Łyknijmy sobie coś, żeby było lepiej. No jest silniejszy, chyba wszyscy widzą. Ale nie jest wcale mądrzejszy od swoich pobratymców. No i mamy. Możemy iść teraz w sumie oddać zadanie. No jak widzicie, on jest tak trochę w teorii na końcu świata, ale w praktyce nie do końca. Tu się coś świeci. Co się tu świeci? Nie wiem. Wilki się świecą. Dziwna gra światła jest w tym miejscu. No i dobra. To co, wracamy na szybko do klanu Wilka oddać zadanie. Dostaniemy dzięki temu kamień. Rozpruwacz nie żyje. Wiem. Wyczułem jego śmierć. Czy teraz dostanę kamień? Tak, jest twój. Noś go dumnie. O co chodzi? Oddalę się teraz, aby umrzeć. Moja chata należy do ciebie. Nie będę jej już potrzebował. Porozmawiamy później. No i możemy za nim iść tak w ogóle. Dlatego się za nim przejdę, tylko wam to wytnę, bo on będzie szedł 100 lat. Także spotkamy się już na miejscu. Okej, moi drodzy, ogólnie to jak widzicie, idę dalej za Bogirem. Już pomyślałam, że do was wrócę mniej więcej gdzieś w tym miejscu. Idziemy w stronę tak, jak żeśmy szli wcześniej na rozpruwacza. Tylko, że teraz idziemy z Bogirem sobie tędy. On właśnie tych idzie na to jest miejsce... więcej. Tak, gdzie był wcześniej rozpruwacz. Tylko właśnie tutaj jest też parę innych przeciwników. I on się po prostu na nie rzuca, atakuje je, więc my też musimy to zrobić. Dobra. Ojej. Ojej, byleby tych bizonów nie uderzyć, Chryste. Bo nie chciałabym mieć całej grupy na sobie, jeszcze z tymi wilkami łącznie. Dobra. Nikt nie będzie za tobą tęsknił. Tu jest taka minimalna jazda bez trzymanki, bo faktycznie zabicie tych wszystkich przeciwników wymaga sporo energii. Szczególnie, że Bogir atakuje praktycznie wszystko. Jeszcze co tutaj jedna żyje. Cholerna bestia. Więc no. Nie jest zbyt fajnie. Nikt nie będzie za tobą tęsknił. Ale pomyślałam, że już do was wrócę w tym miejscu, bo tak będzie najwygodniej. Jeszcze sobie tego cieniostwora ubijemy może. Tych bestii jest więcej. No już nie zdążyłam niestety. No dawaj, no. Nie będzie za tobą tęsknił. No i dobra. I biegniemy dalej w takim razie. O Jezu, dobra.
Ja trochę wypruję do przodu. Te bestie nie zostawią nas w spokoju. Co ty, kuźwa, atakujesz? Aha. Nie wiedziałam, że tu był w krzaku nawet rozpruwacz. Nikt nie będzie za tobą tęsknił. Aż zabiłam jelonka z wrażenia. Dobra. Okej, dobra, bez sensu to było. No jasne. Widzieliście? Będziesz atakował tę grupę wilków? Nie wiem. Chyba nie chcesz. To nie. Jest za to grupa goblinów, więc wypadałoby się nią zająć. Jest szaman. Tych bestii jest więcej. O, jest ich dwóch nawet. Dobra. Dobijamy w takim razie. Dobra, tu jest goblin, ale ja mu idę przede wszystkim pomóc. Okej. Zaraz się rzuci na te szablozęby, prawda? Wow. Nie rzucił się na nie. Mamy. Po to tu przyszłam, moi drodzy, biały cieniostwór. On wygląda bardzo ładnie. I nie pamiętam, jaka jest z niego skóra. Ale po to tutaj Bogir przyszedł i ja też po to tutaj przyszłam. Że chciałabym tego cieniostwora po prostu pokonać, nie? I za niego jest bardzo dużo punktów. I on jest dosyć wymagającym przeciwnikiem. Więc najlepiej by go było wziąć we dwoje. Nie pamiętam tylko właśnie, czy biała skóra jest z niego, czy nie. Dobra, bijemy. Nikt nie będzie za tobą tęsknił. Sprawdzamy. Jest skóra białego cieniostwora. No i co? I Bogir sobie po prostu stanie w tym miejscu i będzie chillował bombę. O, sobie tutaj jabłuszko na przykład zje. Uważaj na siebie. No i będzie tutaj umierał w tym miejscu. Także pokonaliśmy też białego rozpruwacza, białego cieniostwora. No fajnie, fajnie. No i co? Mamy prawie... mało nam brakuje, żeby się nauczyć tych toporów. Ale jeszcze trochę. No i co? Mamy wszystkie 7 kamieni. Aż miło się patrzy. Pierwszy raz chyba udało mi się zbierać wszystkie kamyczki. Co ciekawe. Także naprawdę jest fajnie. A przynajmniej pierwszy raz ten widok w ogóle pamiętam. No i co, moi drodzy? Dziękuję Wam już serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. W kolejnym odcinku będziemy zajmować się zadaniami w klanie Młota, ponieważ tutaj nie robiłam chyba nic kompletnie praktycznie. Jakieś tam połowiczne punkty. Orkowie spod mostu. No to jest taka pierwsza rzecz, którą możemy się w sumie zająć. Odbij kopalnię. No to w ogóle odbicie kopalni zostawimy na późniejszy w ogóle element w życiu. Na pewno nie na teraz. Klan Wilka. Brakuje nam jeszcze 10 punktów reputacji, ale chwilowo nam ich po prostu brakować będzie. Ponieważ po prostu chciałabym zająć się zadaniem w sumie już za niedługo. Bo tutaj jest ten główny gościu, który jest wytapiaczem i on nam da zadanie Zgoda Wytapiaczy Rudy. I wtedy Larson będzie nam jakby migrował z klanu Wilka w inne miejsce. Trzeba będzie go odnaleźć i pomóc mu odnaleźć Rudę. I wtedy jak mu pomożemy, to wpadnie nam dodatkowa reputacja do klanu Wilka i będziemy mieli też właśnie zgodę jego jako wytapiacza. Tylko tego nam trzeba. Będziemy potrzebowali też zgody innych, ale to zanim dojdziemy do tego głównego kowala, to chwilę czasu minie.
Szczególnie, że najpierw bym chciała zająć się właśnie tymi orkami spod mostu, bo zadanie mamy w dzienniku. Dobrze, moi drodzy, dziękuję Wam za oglądanie. Do kolejnego materiału. Trzymajcie się i cześć!